Tak więc jest piękna scena przygotowania niedzielnego do kościoła. Dzieci zostają wyprawione, ubrane i wystawione na dwór. Mają czekać na rodziców grzecznie, zanim oni się też wyszykują. No ale oczywiście nie da się tak ustać w miejscu. I patrzą, że przez płot dzieci sąsiadów podbierają maliny. Maliny znajdują się na spodniej działce. No i co prawda dzieci miały się nie upocić, nie ubrudzić, ale no tutaj jest silniejsza potrzeba tego, żeby zawalczyć o swoje. Jest to piękna scena, w której, nie chcę zdradzać za dużo tym, którzy Państwo nie czytali, która kończy się dość przewrotnie i pewnie jeszcze o tym powiem. No ale mamy tam bohaterów dziecięcych, tych, którzy biegną, spróbując załatwić sprawę słowem lub czynem. No i mamy jedną siostrę głównej bohaterki, która stoi w miejscu i która jakby... Zbieg okoliczności powoduje, że to ona jest najbardziej stratna na tej sytuacji. Więc chciałabym zacząć od takiego pytania, może mało związanego z książką, ale to troszkę podpowiada mi ten fragment. Chciałam cię zapytać o twoje dzieciństwo i o to, z którym z tych bohaterów bardziej byś się utożsamiała w takim sensie, czy byłaś bardziej urwiską, czy bardziej właśnie tą grzeczną, słuchającą rodziców, porządną dziewczynką, tak na początek. Na pewno nie stałabym w jednym miejscu, bo to w ogóle do tej pory nie umiem. Więc skoro się do tej pory nie nauczyłam, to myślę sobie, że w dzieciństwie też ta umiejętność mi nie była dana. Bardzo nie lubiłam tych wszystkich niedzielnych przygotowań, bo ja w ogóle bardzo przeżywałam zawsze terror ubraniowy. I to, że muszę się ubrać w jakiś określony sposób, bo... A ten terror ubraniowy w latach 80., w których byłam dzieckiem, był jeszcze gorszy niż teraz, bo po prostu ubrania były gorsze niż teraz. I jak ktoś z Państwa też wtedy był małą dziewczynką, to pamięta te zwijające się rajtki, na przykład spódnice na gumce. Wróciła teraz moda na spódnice, które są plisowane. Nie mogę na to patrzeć, to mi się kojarzy z najgorszym okresem podstawówki. W życiu bym czegoś takiego nie założyła za żadne pieniądze po prostu. Może to jest jakieś horrendum, że ludzie chcą w tym chodzić. Chyba byłam niezbyt grzeczna. Tak mi się wydaje, że byłam niezbyt grzeczna i jak dzisiaj patrzę na moje dzieci, które są już prawie dorosłymi mężczyznami i które sprawiają mi rozliczne kłopoty, jak to dorośli mężczyźni, wiadomo, to najpierw, jak mam ich ochotę ochrzanić, to za każdym razem sobie przypominam, czy to przypadkiem nie jest po prostu genetyka i troszeczkę mi wtedy przechodzi. Rozczarowałaś mnie trochę tymi plisowanymi spódnicami, ponieważ jest to mój ulubiony typ umioru. No ale pytam nieprzypadkowo o to dzieciństwo i w ogóle o ciebie, dlatego że kiedy czytałam Concord, to miałam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, ale że jest to taka twoja bardzo intymna książka i też do tego wrażenia przyczynia się postać Bejatki. Bejatka, która występuje jako bohaterka powieści, ale jest też postacią, której jest zadedykowana cała książka, więc jakby występuje w dedykacji, czyli jakby już w książce, ale jeszcze poza tekstem i łączy jakoś ten świat tekstowy ze światem prawdziwym. Dlatego chciałam cię właśnie zapytać o takie prywatne przybłyski, które pojawiają się w książce, może o Bejatkę, czy chciałabyś nam coś powiedzieć? No, to jest tak, że każda książka jest osobista. Każda. Jak człowiek coś napisze, to od razu go pytają, na ile to jest osobiste, co napisał. Oczywiście to jest w 100% osobiste. Wszystko, o czym się pisze, jest super osobiste, bo sam proces pisania jest osobisty. Nawet jeżeli się pisze o rzeczach, których się nie doświadczyło, to osobiste być musi, inaczej po prostu nie jest dobrą literaturą. Musisz to przez siebie przefiltrować. A ta postać Bejatki jest mi dość bliska, szczególnie, bo to jest... Przepraszam, coś tutaj zasłaniam. O, teraz jest dobrze. To jest przyjaciółka głównej bohaterki i to zestawienie tych dwóch
kilkunastoletnich dziewczynek jest, mam wrażenie, o tyle ciekawe, że to są dzieci w tym samym wieku, przy czym wywodzące się z zupełnie różnych środowisk. Bo bohaterka główna przyjeżdża na wakacje na wieś z miasta, a Beatka, jej przyjaciółka, jest dzieckiem ze wsi, które pewnie chciałoby być dzieckiem miejskim. Każda z nich ma zupełnie inne życie. Dziecko z miasta zazdrości temu dziecku ze wsi wiecznego lata, rzeki, kamieni, trawy, psów i maliny na krzaku. Tymczasem dziecko wiejskie jest wykorzystywane przez rodziców po prostu do takiej zwykłej pracy w gospodarstwie, która nieraz jest pracą bardzo ciężką. Każda z nich chciałaby mieć to drugie życie, to inne. A tak naprawdę nie zdają sobie sprawy z tego, z jakim to życie jest związane ograniczeniami. To jest często tak w naszym życiu, że chcemy być kimś innym, a potem się okazuje, że wcale nam to na takie dobre nie wychodzi. No ale myślę, że ważne jest to, że na tym styku różności światów rodzi się taka prawdziwa, bezinteresowna przyjaźń. Zależało mi na tym, żeby o tym trochę napisać, bo chyba nie pisałam jeszcze o czymś takim po prostu. No tak, rzeczywiście trudno wyznaleźć bohaterów dziecięcych w twoich książkach wcześniejszych, którym poświęcone byłoby tyle miejsca. No ja też jestem dzieckiem ze wsi, chociaż nie takiej z gospodarstwem, ale rzeczywiście rozumiem tę Beatkę, która no właśnie mnie też zmuszano, żeby chodzić na jagody, i to no jakby to jest coś innego, kiedy się chodzi na jagody raz na miesiąc, a kiedy chodzi się codziennie i nie dla własnej przyjemności, tylko dlatego, że rodzice każą. A czy jest jakieś szczególne wspomnienie, które znalazło się na kartach tej książki, twoje? Moje wspomnienie? Nie wiem, bo ja już to wszystko przetworzyłam w tym momencie na literaturę. To jest tak naprawdę w momencie, kiedy się pisze. Ja nie wiem, co na ten temat mówią inni autorzy. Może mówią inne rzeczy ode mnie. Ale jakby to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Bo w ogóle w momencie, kiedy coś zaczyna być literaturą, to dla mnie przestaje mieć znaczenie to, czy ktoś to naprawdę przeżył, czy nie, czy to jest jego wspomnienie, czy kogoś innego, czy ktoś mu to odpowiedział, czy nie. Ja przestaję to odróżniać w momencie, kiedy piszę. To wszystko, co napisałam, staje się po prostu zwyczajnie słowem. Tylko tyle. I może być, równie dobrze może być wspomnieniem kogokolwiek z Państwa. I tak naprawdę ma dla mnie znaczenie dopiero wtedy, kiedy ono się staje wspomnieniem kogokolwiek z Państwa. I wtedy nie ma znaczenia, czy to jest moje wspomnienie. Pomyślałam sobie, że tę odpowiedź można odwrócić, bo tak teraz jak sobie myślę, to w ogóle z naszych wspomnień konstruujemy sobie własne opowieści i potem w nie wierzymy. I dopiero na styku tych wspólnych doświadczeń, które potem okazują się zupełnie innymi historiami. Okazuje się, że niekoniecznie wydarzyło się to co myśleliśmy, że się wydarzyło. Nie powiedziałam o tym na początku, ale pod koniec spotkania poświęcimy parę minut na zadanie pytań od Państwa, więc gdyby ktoś chciał, to serdecznie zaproszę. Najprawdopodobniej bez mikrofonu, ale najwyżej powtórzymy je stąd. A wracając do moich pytań, przywołałam na początku ten kawałek z przygotowywania się do kościoła. Lubię go bardzo, bardzo go lubię. Ale podoba mi się również dlatego, że wydaje mi się, że w tym fragmencie jest zawarte dokładnie wszystko to, co jest w twojej powieści. To znaczy jest jednocześnie humorystycznie i jest przerażająco. Jest słodko i jest gorzko. Jest zabawnie, ale jest też jakiś dość silny konflikt. No i kończy się tak niespodziewanie. No właśnie, jakoś tak ten kawałek mi w paru zdaniach streszcza cały konkurs w pewnym sensie. Ale widać też w tym fragmencie, jak i w wielu innych, twoje przywiązanie do szczegółu.
to widać w sposobie narracji, takiej ciepłej, czasem ironicznej, to też tak w różnych rejestrach, kiedy opowiadasz historię za pomocą ciepłej szarlotki i łez nad gotującą się parówką, za pomocą polnych kwiatów i no właśnie jagód, pomidorów, malin. To zresztą nie tylko w Konkolu, tak? Też tak opowiadałaś w swojej poprzedniej książce, przez tak też opowiadasz w Panu Parasolu. Za pomocą drobnych przedmiotów życia codziennego opowiadasz historię ludzi. No i chciałam cię zapytać, czy lubisz, znaczy na pewno lubisz tak opowiadać świat, ale właśnie chciałabym, żebyś powiedział nam coś więcej o tym sposobie opowiadania świata, bo jest to perspektywa taka, to co powiedziałam, taka czuła, emocjonalna. No, powiedz nam coś więcej. Spróbuję. To znaczy, ja rzeczywiście bardzo lubię przedmioty. Panujący obecnie trend minimalizmu polegający na tym, żeby wszystko w domu wyrzucić i zostawić tylko tych kilka kartek z książki, którą się przeczytało, to jest zupełnie nie dla mnie. Wręcz przeciwnie, ja gromadzę, kolekcjonuję, zbieram, ustawiam. Czasem się też pozbywam rzeczy, z których nie korzystam, ale to zawsze z wielkim trudem mi przychodzi. I lubię myśleć o przedmiotach jako o przynależących właśnie do konkretnych ludzi. Lubię, nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało. Lubię myśleć o ludziach poprzez przedmioty, które mają przy sobie, bo myślę, że to ich określa. To ich określa. Bardzo wiele to o nas mówi. Co mamy w domu, co mamy na sobie. Jaki mamy stosunek do innych ludzi, do samego siebie. Dla mnie przynajmniej mówi, dla mnie to jest istotne. Ja nie lubię nazywać uczuć wprost. Nie lubię, kiedy literatura podaje nam gotowe odpowiedzi na talerzu i kiedy nie musimy nic z niej... kiedy nie musimy się w ogóle postarać o nic w kontakcie z nią. Kiedy mamy uczucia, o których mówi, nazwane w sposób jednoznaczny i nie dający w ogóle żadnej alternatywy. I bardzo się staram unikać słów, które nazywają emocje w sposób jednoznaczny. Być może właśnie dlatego, że no sama zwróciłaś uwagę na tę scenę, która jest słodko-gorzka i śmieszna i straszna równocześnie. I tak chyba postrzegam świat. Zdarza mi się śmiać z czegoś, co jest teoretycznie smutne. Zdarza mi się zapłakać nad czymś, co jest głupie i naiwne i śmieszne. I nie jesteśmy jednoznaczni. Myślę sobie, że dla mnie najciekawsze są te sytuacje, w których nie można jednoznacznie powiedzieć, czy ktoś postąpił dobrze, czy ktoś postąpił źle, czy powinniśmy go potępić, czy powinniśmy go pochwalić za coś, co zrobił. Przypomina mi się, to tak w takim kontekście religijnym mi się przypomniało, kurczę, jak mnie to wnętrze inspiruje. Jest taki genialny malarz, który się nazywa Jerzy Nowosielski. Znaczy już go nie ma, bo nie żyje, natomiast był. I on jest autorem, on był wyznania unickiego w ogóle, to jest ciekawa sprawa. Jeden jest autorem wielu ciekawych też tekstów teoretycznych na temat w ogóle funkcji religii w życiu człowieka, na temat ikony, przedstawień ikonicznych. I on opowiadał o takiej ikonie, może Państwo kiedyś będziecie mieć okazję zobaczyć takie przedstawienie ikoniczne, które się nazywa Straszny Sąd, Sąd Ostateczny. To jest taka ikona, która z jednej strony przedstawia ludzi idących do wiecznego Jeruzalem, zbawionych, a z drugiej strony tych, którzy są potępieni i idą do paszczy Lewiatana. I czasem w tym przedstawieniu na dole, czasem, dokładnie na samym środku, pojawia się taki malutki facecik, który stoi przy słupie. Facecik jest przywiązany na słupie między paszczą Lewiatana a Nowym Jeruzalem. I przy faceciku jest napisane: był rozpustnikiem, będzie potępiony. Dawał jałmużnę ubogim, będzie zbawiony. Tak naprawdę to mnie najbardziej interesuje, ten facecik.
Wspomniałaś o malarstwie i w ogóle jak opowiadasz to o tej sensualności pisania. Tak się zaczyna Konkol też bardzo sensualnie, od sceny z odrysowywaniem liścia. Chyba każdy ma to doświadczenie za sobą, czyli przykładanie liścia do kartki i malowanie kredką. To jest ładna scena w ogóle otwierająca powieść. Powiem od razu, że porwałaś mnie od pierwszego zdania i być może właśnie też ta scena. I chciałam zapytać, czy to jest też taka, czy ta scena jest też taką sceną o twoim pisaniu, dlatego że tak jak ją czytałam i patrzyłam na ten gest małej dziewczynki, która no właśnie teoretycznie wie, co już wyjdzie jej, wie, jak ten obrazek będzie wyglądał, wybrała kredkę, wybrała liść, pozostaje tylko zrobić swoje, tak, przemalować to przez kartkę, no ale zawsze jest ten element zaskoczenia, niepokoju, tworzenia, no to taka wydaje mi się bardzo ładna, otwierająca scena. Zdarzają się takie w literaturze otwierające, które jakby w kilku zdaniach zawierają taki cały, można powiedzieć, schemat pisania tego, co będzie dalej. I no właśnie chciałam zapytać Cię o tę sensualność i o to, czym jest dla Ciebie właśnie pisanie. Czy jest właśnie takim aktem odkrywania? Czy już wiesz, co powstanie? Czy to się dzieje, wydarza powoli i kończy zaskoczeniem? Zacznę od tej sensualności, bo rzeczywiście pisanie jest dla mnie szalenie sensualne i myślę, że jest, no nie będę się przechwalać, że ona jest bardziej sensualna niż dla kogoś innego, ale myślę, że jednak tak, bo zdecydowanie za bardziej sensualny uważam ten sposób, który ja praktykuję. Ja piszę piórem na zwykłej kartce papieru w zeszytach. Nie umiem w ogóle pisać na komputerze. To znaczy potrafię, trafiam palcami w odpowiednie klawisze, to nie tak, że w ogóle nie wiem, gdzie się włącza, ale po prostu nie lubię, nie potrafię myśleć przez klawisze komputera. Słowa mi przychodzą tylko w kontakcie z papierem, który bardzo lubię zresztą i zawsze mam takie zeszyty, wiesz, poklejone z jakimiś kartkami w środku, z jakimiś naklejkami, skreśleniami, 40 kolorami atramentów w piórze. Całą masę mam tych zeszytów, potem skreślam, piszę, coś tam rysuję. Także to jest proces taki bardzo, bardzo sensualny dla mnie rzeczywiście, dotykowy. I dzięki temu być może, że ja ten proces w ten sposób przeżywam, to samo pisanie jest dla mnie przeogromną frajdą i wielką organiczną przyjemnością. To, co mówię, jest bardzo niepopularne, proszę Państwa. Należy mówić, że pisanie boli, że to jest wielki trud, że człowiek siedzi od rana jak Balzak i te kartki tylko tak wydziera i potem wali tym wszystkim w kąt i mówi brzydkie słowa i jest taki wściekły sam na siebie. No pewnie dla niektórych tak. Dla mnie natomiast jest to potężna przyjemność, której, przepraszam, bo wyrzuciłam tutaj, spadło mi i podniosę, dobrze? Nie chciałabym tego zniszczyć, bo nie wiem, czy mnie będzie stać, żeby kupić drugi. Porządnie to wygląda. No więc to jest dla mnie tak ogromna organiczna przyjemność, że ja sobie nie jestem w stanie w ogóle tego odmówić, dlatego piszę, bo mi to sprawia przyjemność. Po prostu horrendalnie to lubię. I w ogóle nie wiem, co będę pisać. W bardzo niewielkim stopniu wiem. W takim stopniu, że piszę sobie jakiś tam schemat, jak siadam do pracy nad utworem, krótszym czy dłuższym, to piszę jakiś tam, czy piszę sobie tak, wiesz, w punktach, oczywiście nie chronologicznie, bo jestem, ja i chronologia, to nie spotkałyśmy się chyba nigdy. Co mniej więcej chciałabym zapisać, a potem też w dowolnej kolejności to wypełniam, patrzę tą kartkę i myślę, aha, chciałabym dzisiaj napisać tą scenę właśnie, jak na przykład dzieci idą do kościoła, no to dobra, no to piszę, jak napiszę, to skreślam. A potem, jest strasznie śmiesznie, ponieważ ja muszę to wszystko przepisać na komputer, bo wydawnictwa nie przyjmują manuskryptów. I kiedy już przepisuję, to potem jeszcze muszę to ułożyć w takiej kolejności, w jakiej to musi być w powieści. To jest najgorsza praca, ponieważ ja to wszystko drukuję, układam na podłodze,
patrzę na te kartki papieru i wołam wtedy mojego męża i mówię, że to na pewno się nie powiedzie, że po prostu nic z tego nie będzie i że to jest w ogóle jakiś okropny pomysł, żeby pisać książki, kto to w ogóle widział. I że najchętniej to stąd poszło. A potem jakoś tak układam po kolei i coś tam się z tego bierze. Przypadkiem, proszę Państwa, zupełnie będący nad pięknym polskim morzem, tutaj siedzi w drugim rzędzie redaktor Michał Olech, który wie wszystko o tych moich kartkach i który mi też sporo fragmentów powyrzucał. Machaj. Z książki. Pomachaj, Michale. I któremu jestem bardzo wdzięczna za to, że dzieli ze mną trudy układania tych kawałków w odpowiedniej kolejności i nieraz mi sugeruje, jak to powinno być. Ten proces, tak, ten ostatni etap jest dość trudny. Natomiast nie wiem do końca, co będę pisać i nie potrafię się tak sama tym stresować. Nie potrafię sobie tej przyjemności, która polega na tym, że właśnie nie wiem, co będzie za kolejnymi drzwiami, zastąpić takim okropnym zorganizowaniem i pisaniem stąd dotąd, taką pełną świadomością tego, co się robi. Ale wiem, że są ludzie, którzy w ten sposób pracują, którym jest z tym sposobem dobrze. Fajnie, że są, cieszę się. Ja nie umiem tak o książce myśleć. Powiedziałaś, że sprawia ci to pisanie, że przyjemność, że pisanie sprawia ci przyjemność. I to widać bardzo w Konkolu. Widać być może dlatego, że jest też w nim bardzo dużo wyrazistych scen i bardzo wyraziste charaktery. Ale są przepiękne sceny, w których potrafisz pokazać z perspektywy dziecka trudne doświadczenia w jakiś taki strawny sposób. Dla mnie to była taka scena właśnie dantejskiego schodzenia do piekieł, kiedy dziadek wychodził zdenerwowany chyba po dziubaska czy po innego z bohaterów i już było wiadomo, że tam w piwnicy będzie się działo coś złego, będzie pasek w ruch i cierpienie. I jakoś potrafisz to opisać, ograć i intertekstualnymi odwołaniami i taką perspektywą łączącą perspektywę dorosłego z dziecięcą. Ładne to jest. Chciałam powiedzieć, ładne to jest i ładnie wtedy dotykasz świata, ale jest w tym też coś, o czym mówiłyśmy tutaj, czyli i słodko, i gorzko, i śmiesznie, i przykro. Jacek Denel, kiedy pisał o twojej książce, nazwał ją idylohorrorem. Podoba ci się to określenie? Zgodziłabyś się z tym? Jeszcze wezmę. Tak, tutaj zmienili się tłumacze na język migowy, także tutaj Paweł Żurawski. Dzień dobry. Podziwiam Państwa pracę bardzo. Bo w ogóle to jest książka o złu. To jest w ogóle bardzo zła i trudna książka o złu. To wcale nie jest książka o idyllicznych wakacjach na wsi, tylko to jest książka, w którym tematyka zła interesowała mnie najbardziej. Tego, jak dziecko zło postrzega. Na ile dziecko potrafi złe być. Na ile jest złe, a jeżeli mu się mówi, że jest złe, a ile tego zła ma samego gdzieś tam w sobie. Czy w ogóle mamy prawo tak człowiekowi mówić? Więc tutaj mnie interesowało, wiesz, ta perspektywa dziecka, które widzi zło wokół siebie, widzi piękno i dobro i równocześnie też widzi zło, które musi żyć z obiema tymi wartościami. Oddzielić je od siebie, tak jak oddziela się konkol od zboża. I odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest jego miejsce. Czy rzeczywiście się czuje zły, czy będzie mu dana szansa na to, żeby było dobre. Stąd jest w ogóle ten tytuł. Bo konkol to jest taka zapomniana już roślina, która została ze zboża usunięta, ponieważ bardzo niszczyła plony. Ona podobno kilka ziaren konkolu
W łanie pszenicy potrafi zupełnie to zboże zniszczyć, że ono się nie nadaje do użycia. I tak jest trochę ze złem, ono zawsze gdzieś tam istnieje. I interesowało mnie to jako problem taki, czy ono jest rzeczywiście nam potrzebne w świecie, choćby po to, żebyśmy potrafili, zauważając go, nazwać i oddzielić od niego to, co jest dobre. Także to nie jest taka idylliczna, miła książka o wakacjach. Proszę się nie łudzić, absolutnie nie. To nie jest książka na plaży z palemką. Mówisz o złu, o konkolu. Ja podczas lektury zrobiłam sobie takie ćwiczenie, nie wiem, interpretacyjne. W ogóle widzę twoich bohaterów na scenie dramatu, tak? To rzeczywiście one są tak wyraziste i współgrają ze sobą i generują jakby wzajemne ruchy. Natomiast wcale nie jestem przekonana, kto w tej powieści jest konkolem. I zaczęłam się zastanawiać, którą z tych postaci należałoby wykreślić, żeby wszystko było dobrze. I nie znalazłam odpowiedzi na to pytanie. Jakby widząc też jakby to, co mówisz, tak? Że zło jest integralną częścią świata, w którym żyjemy i nie ma takiego układu zdarzeń, w którym by go nie było. Także mimo, że wydaje mi się, że tutaj uwaga jest skupiona oczywiście na głównej bohaterce, to równie tym konkolem mógłby być dziadek Antoni, ale też znaleźlibyśmy innych bohaterów, o których moglibyśmy powiedzieć, że są konkolem, w zależności od tego, którą perspektywę przyjmiemy. Masz jakiegoś swojego ulubioną bohaterkę? Znaczy, rozumiem, że najwięcej sympatii masz wobec bohaterki narratorki, ale... Wobec kogo? Bohaterki narratorki, tak? Nie, czy nie? Nie, właśnie wcale nie. Ja w ogóle rzadko mam coś takiego, że obdarzam moich bohaterów jakimiś uczuciami, że ich lubię albo nie lubię, że ja wiem, co się z nimi stało, stanie dalej albo nie wiem. To nie ma znaczenia. Ja ich napisałam stąd dotąd i tyle tylko wiem o nich, co napisałam. Nie mam żadnego ulubionego bohatera. Na pewno nie jest to główny bohater. I też chciałam, żeby konkolem było wiele postaci, żeby do wielu postaci z tej książki to określenie pasowało, no bo jeżeli pasowało tylko do jednego, no to pisałabym kryminały w takim razie, jakieś jedno rozwiązanie i nic więcej. A interesuje mnie wiele rozwiązań, a tak w ogóle to najbardziej mnie interesuje brak rozwiązania. I jeżeli już miałabym tutaj mówić o jakiejś mojej ulubionej bohaterce, to chyba lubię bardzo ciotkę Aurelię, która przebiera się, która jest taką wiejską gospodynią, bardzo ekscentryczną, przebiera się w takie wielkie kapelusze i wychodzi w pole w czarnych biustonoszach i w kapeluszach z kwiatami, i która ma wszystko generalnie bardzo głęboko w nosie. I ona jest taką postacią, która po prostu totalnie sobie nic nie robi, z żadnych konwenansów i w ogóle z nikogo sobie nic nie robi. Myślę, że bardzo się lubi i to jest... Ona jest po prostu fajna chyba. Tak mi się wydaje, że jest fajna. To prawda, jest fajna, ale jest też właśnie niekonwencjonalna to, co powiedziałaś, że nie wstaje rano do krów, tylko no właśnie co jakiś czas po prostu dzwoni po weterynarza, bo no ponieważ nie były dojone wtedy, kiedy powinny być, to co chwila coś się dzieje i trzeba temu zapobiec. Chciałam Cię jeszcze zapytać, bo krążyłyśmy wokół tego tematu, ale krótkie czy długie formy, co wolisz pisać? Muszę długie, wolę krótkie. Jest taki jakby, nie wiem, generalnie na polskim rynku się lepiej przyjmują powieści. Jest dość duża presja, żeby te powieści pisać. Tak się troszeczkę od nas egzekwuje. Natomiast ja tak naprawdę, być może to jest kwestia mojego cholerycznego temperamentu, ja tak naprawdę przepadam za pisaniem opowiadań. Kilkanaście, z tego co pamiętam, to 12 lub 13 moich opowiadań też się ukazało w takim zbiorze wydanym przez wydawnictwo Znak pod wspólnym tytułem Świat dla Ciebie zrobiłem. To było przed Przezem. I
ale również wiele opowiadań moich jest w różnych miejscach drukowanych, w wolnych lekturach na przykład, ale również w różnej prasie, bo ja przepadam za pisaniem opowiadań, bo to człowiek po prostu ma po 3-4 dniach załatwioną sprawę. To jest bardzo, bardzo wygodne i bardzo fajne. W ogóle bardzo lubię opowiadania pisać. Przepadam za krótkimi formami narracyjnymi, więc jakbym mogła, to bym pisała tylko opowiadania. Byłabym Alice Munro. Tak też jak mówiłaś, teraz sobie pomyślałam, że rzeczywiście jeśli są na rynku polskim zbiory opowiadań, to raczej tematyczne i różnych autorów. Tak, być może jest to też powód, dla którego my wydajemy opowiadania współczesnych pisarzy. Także chciałam też zachęcić, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, w wolnych lekturach mamy nie tylko wspaniałe opowiadanie Zosi, Pan Parasol, mamy też opowiadania Radka Raka, Sylwii Hutnik, Julii Fiedorczuk, Justyny Bargielskiej i kilku innych. I będziemy mieli Wita Szostaka. Się pochwali. Tak, a wracając do Twojej powieści, no już jakoś o tym rozmawiałyśmy, o tym złu w świecie i tak dalej, to troszkę o tym powiedziałaś, no ale właśnie tak mi się wydaje, że trudno jest napisać dobrą powieść o dzieciństwie sielskim, radosnym, że jeśli mamy takich bohaterów w literaturze, którzy mają to dzieciństwo takie miłe i wspaniałe, to dzieje się to w przedakcji, tak? Że nie wiem, mamy małą księżniczkę, która jest szczęśliwa do czasu. Mamy Kopciuszka, który jest szczęśliwy do czasu, ale też nie wiem, na przykład Anielkę Prusa i tak dalej. Kusi cię tak czasem, żeby opowiedzieć pozytywną historię? W ogóle to się da zrobić taką piękną, radosną, bez zgrzytów? No da się, tylko po co? Tak naprawdę to, co w nas jest ciemne, jest dużo bardziej interesujące. I z literackiego punktu widzenia też. I z każdego, i z filmowego, i z literackiego, i z teatralnego punktu widzenia po prostu ciemna strona mocy jest znacznie bardziej interesująca niż księżniczka Leja z tymi preclami, co tam. To jest tak, że to jest również dużo bardziej interesujące z punktu widzenia autora. Po prostu takie postacie się dużo fajniej pisze. Strasznie nudno się pisze kogoś, kto jest taki grzeczny i bezcharakterny zupełnie, a jak się pisze sceny właśnie z kimś, kto robi coś złego, albo kto jest niedobry, albo kto w danym momencie robi coś, co jest takie moralnie niejednoznaczne, to jest ogromna frajda. Ja to uwielbiam. Tak, no też mi się wydaje, że zapamiętujemy bardziej tych urwisów albo tych złych, bo są to po prostu postaci ciekawsze i wielowymiarowe. Ale też taka wielowymiarowa jest Twoja narratorka, która zmienia się w trakcie powieści. Właśnie mamy z jednej strony perspektywę dziecka, ale mamy też taką perspektywę bardzo dorosłą i widać niektóre doświadczenia już przetworzone. Powiedziałabym, ale w pozytywnym sensie, że jest to taka chropowata narracja, taka zmieniająca się, bardzo ładna. Chciałam zapytać, czy masz jakichś mistrzów? Od kogoś się uczysz, kogoś podglądasz w literaturze? Nie, ja po prostu bardzo dużo czytam. Mam po prostu takich autorów, których lubię i nie... Powiem tak, nie szukam w sobie i w tym, co piszę, wpływów kogokolwiek, bo nie mam na to czasu i też nie chciałabym się na nikim wzorować, chociaż pewnie to jest nieuniknione. No pewnie jak ktoś kiedyś będzie chciał napisać o moich książkach pracę magisterską, to mu wyjdzie, że tam do tego to jest podobne, do tego to jest podobne. No nie da się, no proszę Państwa, jak się czyta książek rocznie, po prostu nie wiadomo ile, na przykład 150, to nie da się nie myśleć, nie da się nie mieć tego bagażu, nie da się tego zrzucić. Kiedy się pisze. Wszystko, jesteśmy takim wielkim workiem i wszystko, co tam w siebie wkładamy, to gdzieś w nas zostaje. Natomiast no, mam nadzieję, że udało mi się wypracować już chyba na tyle indywidualną drogę, że nie muszę być porównywana do nikogo. A nawet jeżeli będę, to potraktuję to jako zaszczyt, że mogę być porównano do kogoś, kto był przede mną i kto jest lepszy.
Natomiast nie mam nikogo takiego, na kogo pisaniu chciałabym się wzorować. Może i dobrze, bo widać w tych twoich utworach, że wypracowałaś jakiś własny język i jakby wydrukować tę książkę bez podpisu, to da się rozpoznać, że jest to styl Zośki Papużanki. Chciałam cię jeszcze zapytać, bo tak, mamy sierpień, premiera tej powieści była w maju, więc masz już za sobą trochę spotkań autorskich, masz na pewno sporo przeczytanych, tak, napisanych recenzji na pewno bardzo dużo, ale też część na pewno przeczytanych, więc chciałam cię zapytać, czy coś cię zaskoczyło w tych recenzjach, w recepcji utworu, czy coś ci podpowiedziało albo oświetliło cię, nawet niekoniecznie przy Konkolu, ale tak w ogóle, czy masz takie doświadczenia, w których nagle twój tekst okazuje się czymś innym niż myślałaś, że jest? No, hipokrytką byłabym, gdybym powiedziała, że nie czytam tych wszystkich recenzji. Trochę czytam, może nie aż tak wszystkie, nie do końca, ale trochę czytam jednak. Strasznie śmieszną recenzję ostatnio przeczytałam, bardzo śmieszną. Życie literackie się troszeczkę przeniosło z krytyki takiej, którą ośmieliłabym się nazwać krytyką fachową, na krytykę blogerską. No i każdy już teraz ma bloga, nagrywa podcasty i uważa, że ma prawo się wypowiadać o literaturze. I nie ma w tym nic złego. Aczkolwiek zdarzają się również takie śmieszne rzeczy. Kogoś, kto średnio się zna na tym, co mówi, a koniecznie chce powiedzieć, i to bardzo fajne jest potem, jak na przykład jakaś pani ostatnio zrugała moją książkę dokładnie z góry na dół, pisząc, że w ogóle się tego nie doczytać, bo tam prawie nie ma dialogów. Ona się spodziewała, że będą dialogi w książce, a książki bez dialogów się nie da przeczytać, nie wiem, czy państwo wiecie. I najgorsze jeszcze, to jeszcze nie to, że nie ma dialogów, najgorsze jest też jeszcze, że nie jest podzielona na rozdziały. Jeszcze jakby były rozdziały, to ona jeszcze by dała radę. A bez rozdziałów to już w ogóle się po prostu nie da takiej książki przeczytać. I ona się spodziewała, że będą. Tymczasem rozczarowała się, no bo nie ma rozdziałów. Więc jeżeli dla kogoś z państwa od razu jest jakieś to bardzo istotne, to pragnę państwa wszystkich rozczarować. Nie ma rozdziałów. A dialogów trochę jest, ale rzeczywiście niezbyt wiele, bo ja nie za bardzo dialogi lubię, wolę je tam wplatać. No więc takie perełki czasem się znajdują, literackie. Ale każdy ma prawo oczywiście do swojej opinii, mniej lub bardziej fachowej. Na szczęście inne rzeczy są dla mnie ważne właśnie. No, na szczęście najważniejszy jest dla mnie sam proces pisania i mam z niego na tyle dużo frajdy, że już nie przejmuję się rozdziałami albo ich brakiem. Jako czytelniczka bardzo lubię te rozdziały, bo wtedy jest spis treści, można się odnieść, nie trzeba tych zakładek tyle, ale to jest jakby czysto praktyczna rzecz. Zachęcam państwa do zadawania pytań, nie wiem jak byłoby najlepiej, ale pewnie gdyby podnosili państwo ręce, to wtedy... Aha, no dobrze, to w razie czego to będziemy włączać, gdyby państwo chcieli, postaram się patrzeć. No tak, a ja, jest już jakiś? Tak. Nie jesteśmy mówieni. Jak rozmawiałyście o złu, to zacząłem, to wróciłem pamięcią do Przeza, do Przez, w którym chyba jest jeszcze lepsza postać, która dałaby ciekawe, przy której można by się zastanawiać na temat roli zła w naszym świecie. Jejku, to brzmiało bardzo pretensjonalnie. Niemniej, czy w takim razie nie Przez powinien być tym przyczynkiem do zastanowienia się, po co nam Konkol w polu? No bardzo możliwe, że tak jest. Wiesz co, ostatnio taka pani była na spotkaniu i powiedziała do mnie, wszystkie pani książki są o przemocy. Ja zrobiłam to, co teraz, czyli tak na chwilę się zatrzymałam, bo w ogóle do głowy mi coś takiego nie przyszło wcześniej, ale potem pomyślałam sobie, kurczę, ona ma rację. Muszę sobie chyba przerobić w domu, dlaczego ja piszę tak o przemocy, bo to coś, nie wiem, czy to zbyt dobrze o mnie świadczy, ale rzeczywiście coś takiego jest tak. Głównym bohaterem Przeza jest człowiek, który wraca po 5 latach do domu, wynajmuje mieszkanie w bloku naprzeciwko tego bloku, w którym kiedyś mieszkał i podgląda swoją żonę, którą 5 lat wcześniej porzucił, zostawił bez słowa. No i on jest opresyjny rzeczywiście, to nawet potem się dowiedziałam, że taka osobowość nazywa się osobowością anankastyczną.
w psychologii. To jest człowiek, który ma tak wszystko ułożone po prostu bardzo dokładnie, minuta po minucie, wie co będzie robił. No ale potrafi tą swoją perfekcyjność narzucać innym, którzy niekoniecznie może chcą. Bardzo trudno się z takim człowiekiem żyje, jeżeli się samym takim człowiekiem nie jest. Więc on rzeczywiście jest w tym sensie przemocowy i zły, że stara się komuś urządzić świat w sposób, który nie do końca z wolą tego drugiego człowieka musi być zgodny. W ogóle to tak, książki rzeczywiście tutaj nie mamy. Tam widziałam, że pani ma. Leżą tam książki? Czy to jakieś inne są? Czy to są? No jest Konkol. Proszę zobaczyć, tam jest Konkol taki ładny. O, bardzo jestem dumna z okładki. Ona jest wyszywana ręcznie. Znaczy nie na każdym egzemplarzu oczywiście, bo to wtedy nikt by sobie nie mógł pozwolić na to, żeby to kupić, ale na pierwszym egzemplarzu tak. Ale i Konkol, i książkę pod tytułem Przez, o którą rozmawiamy, możecie na przykład Państwo kupić w księgarni Smak Słowa na górze ulicy Monte Cassino. Bardzo polecam. I tam jest cała masa tych książek. Zresztą ja wszystkie podpisałam dzisiaj, więc można tam podejść. To pewnie już nie dzisiaj, tylko jutro, ale tak zachęcamy. Powiedziałaś, że ta pani powiedziała ci, że o przemocy. Mhm. Ja może nie powiedziałabym tak mocno, ale też mi się zdaje, że o trudnych relacjach rodzinnych, że to jest jakiś taki stały motyw. Rozmawiasz, z kim rozmawiasz? Ja miałam bardzo dużą przyjemność z czytania Konkola, odkrywając różne literackie smaczki, takie intertekstualne odwołania do mniej lub bardziej znanych utworów literackich. Więc chciałam cię zapytać też, czy korzystasz z wolnych lektur? Tak, to pytanie jest umówione oczywiście, ale naprawdę korzystam z wolnych lektur. Tak, korzystam, dlatego że ja korzystam bardzo dużo z wolnych lektur w mojej pracy nauczycielskiej, bo ja uważam, że pomimo to, że sama jestem w pisaniu anachroniczna, do czego się Państwu przyznałam i rzeczywiście pióro i kartka, natomiast jestem dość nowoczesna w mojej pracy zawodowej, bo pisanie to nie jest moja praca zawodowa. Ja jestem tak naprawdę po prostu zwyczajnie nauczycielką języka polskiego, pracuję w liceum i w podstawówce. No i moje dzieci już nie umieją pióra utrzymać w ręce. I to jakby nie jest moja wina. Ale ja im pozwalam pracować różnymi metodami i bardzo często korzystamy z wolnych lektur. Ja drukuję im i korzystamy z tekstów, które tam są, no bo na przykład po treny Kochanowskiego mało kto by chciał podejść do biblioteki szkolnej. A całkiem dobre opracowanie jest na wolnych lekturach, naprawdę, naprawdę. Także pracuję z tymi tekstami, tak, bardzo jestem wdzięczna, że to udostępniacie przede wszystkim, że nie robicie z tego nie wiadomo czego, bo to jest fajnie, że jest organizacja, która uważa po prostu, że literatura jest dla wszystkich, bo ja też tak uważam i to się, to ma sens wtedy, tak mi się wydaje. Kiedy możemy właśnie bez ograniczeń z tego korzystać, bo tak naprawdę każdy tylko po to pisze. Tylko po to. Tak, po to pisać, żeby być czytanym. Ty mówisz, że trudno podskoczyć do biblioteki po treny Kochanowskiego. No szczególnie ostatni rok nam to pokazał, że trudno. Ja chciałam powiedzieć, cały czas czekam, jeśli ktoś ma pytania, to proszę zadawać. Tak, tutaj pan. Pani też. Tak. To proszę. To ja tylko chciałam cię szybko zapytać, jak różni się promocja i premiera książki w pandemii, no bo jeszcze tak zaczęłaś w trudnym momencie. W ogóle to było strasznie śmieszne. Już zaraz odpowiem na Państwa pytania bardzo chętnie. To było strasznie śmieszne przy Przezie, bo książka była napisana dużo wcześniej. W ogóle jest książka o facecie, który po prostu nie wychodzi przez kilka dni w ogóle z domu. Robi sobie zakupy przez internet, wszystko przez internet. W ogóle nie korzysta z życia zewnętrznego. No i ktoś mi potem bardzo zarzucił, że ja właśnie skorzystałam z obrazu pandemii. To oczywiście jest bzdura, bo książka była gotowa w całości prawie rok przed tym, jak pandemia wybuchła. A rzeczywiście podjęliśmy wtedy z wydawnictwem Marginesy taką trudną decyzję, przed którą stanęło każde wydawnictwo i każdy prawie autor, co zrobić w okresie pandemii, czy w ogóle drukować, czy nie.
I bardzo wiele wydawnictw przeniosło swoje plany wydawnicze na przykład z zeszłego roku, z maja czy tam z kwietnia na październik. Dlatego w zeszłym roku w październiku się ukazało tak dużo książek, że nikt nie był w stanie ich wszystkich przeczytać. No a myśmy zdecydowali, że zostajemy przy tym planie wydawniczym i będziemy przenosić całą promocję do internetu. No i przypadkiem przy tej książce o facecie, który siedzi w domu i nie wychodzi, okazało się, że to jest świetny pomysł, że wszyscy po prostu w to poszli jak w masło i bardzo im się to podobało, bo naprawdę to mieli takiego bohatera, że się można z nim było wreszcie utożsamić, bo siedzi w dresie, wygląda przez okno i po prostu wszystko go wkurza. Już mogę odpowiadać na pytanie. Dzień dobry wieczór. Ja właściwie nie mam pytania. Powiem, co mam. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że chciałbym bardzo, Zośka, żebyś była moim nauczycielką języka polskiego. Wyobrażam sobie, że to byłoby jak w dobrym brytyjskim filmie, wiecie. Takie inspirujące, takie... To zdanie. Takie piorunujące, takie odkrywcze. Ale wracając do Konkola. Przepraszam bardzo, jeszcze Konkola nie przeczytałem. Wiesz, zresztą zdaje się dlaczego. Ale jedna rzecz, kiedy słuchałem waszej rozmowy o Konkolu, bardzo mi uderzyła w kontekście Konkol, zło i tak dalej, bo ja nie wiem, czy państwo normalnie widujecie Konkole na co dzień, pewnie nie widujecie, ale mówisz, Zosia, że ten Konkol jest taki zły i on tę pszenicę tam zatruwa i tak dalej, ale Konkol jest niesamowicie piękny. Przystojny. Jest teraz też tak rzadki, że strasznie dużo pieniędzy daje się w różnych miejscach Europy, żeby tego konkola utrzymać na powierzchni, żeby on przeżył. I ja wiem, że to jest zupełnie inna, jakby to są dwie różne ścieżki, ale jakoś bardzo mnie to uderzyło, ten twój konkol jako ucieleśnienie zła i ten konkol, ten rzadki, piękny, chroniony i jeszcze raz taki piękny. Nie wiem, o co chodzi, ale może o coś tutaj chodzi. No tak, to jest ze złym właśnie, że ono może być piękne. Konkol jest rzeczywiście, gdyby pani była uprzejma pokazać jeszcze raz tę okładkę, mogłabym panią poprosić, bo ten konkol tam jest wyhaftowany u góry, a nie każdy wie, jak on wygląda. To są te dwa takie różowe kwiatki u góry nad tym ptaszkiem się schylające. Rzeczywiście podobno jest tak, że on w pierwszej fazie swojego wzrostu do złudzenia przypomina młodą pszenicę i bardzo trudno go było odróżnić, dlatego wymyślono jakieś tam herbicydy, żeby go wytruć, bo jest po prostu szkodliwy. Udaje, że jest pszenicą. Jest taka piękna biblijna opowieść, Boże, jak to po prostu dzisiaj... Wyjdziemy wszyscy rozmodleni po tym spotkaniu. Jest piękna biblijna przypowieść, ja ją zresztą cytuję, pozwoliłam sobie na użycie cytatów z najstarszego, pełnego polskiego przekładu Pisma Świętego, księdza Jakuba Wójka. I przypowieść jest o tym, jak przychodzą słudzy do gospodarza i mówią, że się konkol wysiał w nocy, kiedy pole nie było pilnowane. I czy już trzeba zadziałać jakoś? A gospodarz mówi, nie, zostawcie jeszcze. Jeszcze zostawcie, niech wzrośnie. Potem dopiero się go usunie. Mi bardzo brakuje, wiesz, tych kolorowych pól. Ja wiem, że to nie jest nic zdrowego nie mielibyśmy porządnego pieczywa, gdyby pola nadal tak wyglądały, jak wyglądały. Ale pola w moim dzieciństwie były pełne chabrów, rumianków, maków, konkolów właśnie. I to mi sprawiało wielką estetyczną przyjemność. Już te równe, takie łany złote od miedzy do miedzy. Już mnie tak bardzo nie cieszyło, nie wtedy, kiedy to było kolorowe. No więc w tym konkolu to jest niesamowity symbol dla mnie, bardzo nośny. Starałam się też go poszukać w różnych źródłach, w różnych kulturach, w jakichś śpiewkach ludowych, bo on jest zły, on robi człowiekowi coś niedobrego, człowiek go nie chce, nie lubi go, a równocześnie jest tak piękny, że trudno mu się oprzeć. To jeszcze chyba było jedno. Ja. Tak, tak. A ja chciałam powiedzieć, ja też konkol znam z Biblii, tak? Mhm. To już nie jest moje doświadczenie wzrokowe. Ale niektórzy ludzie wysiewają teraz, specjalnie kupują konkol. Wysiewają. To dopiero jest paradoks. Dzień dobry.
Mnie się bardzo spodobało, jak pani powiedziała, że pisanie jest dla pani organiczną przyjemnością. I ponieważ też jestem zwyczajnie nauczycielką języka polskiego, to zapytam panią, czy pani tę przyjemność miała od zawsze? Czy zawsze miała pani taką frajdę z pisania? Bo dzieci raczej nie bardzo lubią pisać. Jest to dla dzieci trudne. A jak to było u pani? To jest pierwsze pytanie. A drugie, jeśli mogę, to nie znam jeszcze Konkol, ale znam pani książkę On. Chciałam zapytać, czy ma pani takie szczególne upodobanie do zgłębiania wyobraźni dzieci, psychiki dzieci? Dziękuję. Dobra, to postaram się po kolei. Chyba tak. Chyba tak. Już dokładnie nie pamiętam rzeczywiście, czy to była taka organiczna przyjemność od samego początku, ale raczej tak, raczej bym pisanie łączyła z przyjemnością, bo tego, co pamiętam, to ja zawsze kupowałam sobie takie piękne zeszyty, papeterie, zależało mi na tym, żeby mieć dobre pióro z jakimś kolorowym atramentem, więc te wszystkie rzeczy, które są wokół pisania, to mnie zawsze kręciły. Różnie było z tym pisaniem do szkoły. Zdaje się, że moja polonistka nie była tak bardzo zadowolona z tego, co ja pisałam, bo ona czasem trudno jej było sobie poradzić, kiedy ja pisałam jej nie za bardzo to, co ona chciała przeczytać. I chyba miała trudności. Jak teraz z mojej perspektywy nauczycielskiej widzę, że bardzo by mi to było trudno ocenić. Pamiętam, że zamiast jakiejś rozprawki o Dies Irae Kasprowicza wręczyłam jej taki poemat na 8 stron, który był taką obrzydliwą parodią stylu tego poety, którego niezbyt lubiłam w liceum. Natomiast parodia była całkiem udana. No nie miała jak ocenić tego. Zupełnie nic nie można pod taką pracą napisać takiemu skurczybykowi. Dziecko mnie bardzo interesuje w ogóle. Bardzo jest wiele takich wymiarów dziecka, które są dla mnie szalenie interesujące. Być może dlatego, że z jednej strony się mówi o tym, że dzieci są takimi ludźmi w stopniu najbardziej naturalnym, w sposób najbardziej naturalny, że one są czystą prawdą, że okazuje emocje w sposób prawdziwy. My już jesteśmy przefiltrowani przez różne rzeczy, którymi nas życie doświadczyło. A z drugiej strony to myślę sobie, na ile my jesteśmy odpowiedzialni jako ludzie dorośli za to, co z dziecka wyrośnie, co my z niego zrobimy. W jakim stopniu to jest jego sprawa, jako też człowieka przecież, a w jakim stopniu to, co my zrobimy z niego. Też chciałam o tym napisać i to też w kontekście pamięci, o której tutaj mówiłam i o której ty mówiłaś, że na przykład, czy do końca pamiętamy właśnie na przykład rzeczy z dzieciństwa, które nam się wydaje, czy pamiętamy, czy to jest nasza pamięć, czy nie. Interesowało mnie to też jako pamięć emocji, czy na przykład to, że niekoniecznie chodziło mi o pamięć jakichś wydarzeń, tylko o pamięć naszych emocji z tym związanych. Mówi się dziecku, które na przykład z jakiegoś powodu płacze, że nic się nie stało. Jak to się nie stało? Właśnie się, kurczę, stało, przecież ono ryczy. Nie? To znaczy, że się stało. Nie, nic się nie stało, właśnie się stało. To coś bardzo poważnego. Mówi się, jak będzie duży, to zrozumiesz. Kiedyś będziesz patrzył na to zupełnie inaczej. Wtedy było ci przykro, ale dzisiaj już przecież by ci nie było, prawda? Czy my nie jesteśmy odpowiedzialni za to i w jakiej mierze jesteśmy odpowiedzialni za to, że kształtujemy emocje dzieciaków, często nie pozwalając im na to, żeby one były naturalne? Nie wiem, ja nie mam odpowiedzi na to pytanie, dlatego to jest sprawa, która mnie fascynuje bardzo, że jeszcze trochę pamiętam, jak to z dzieckiem być, ale już też jestem stara. I te dwie rzeczy mi się nakładają na siebie. I interesuje mnie właśnie ich styk. Dlatego ta bohaterka tego Konkola jest jednocześnie 12-letnią dziewczynką, która już patrzy na świat jak dorosły człowiek. Bo ja też już nie umiem patrzeć inaczej. Nie mogę napisać książki z perspektywy dziecka, bo nie jestem już dzieckiem od wielu lat. Mogę się tylko starać gdzieś tam tą perspektywę osiągnąć, ale podobnie jak z tymi lekturami, które się przeczytały, których się nie da wyrzucić, nie da się już wyrzucić tego, że już jesteśmy
starzy? To jest w ogóle straszne, że dorośli już tak nam mówią, że właśnie nic się nie stało, no bo jakby sami, kiedy jesteśmy dorosłymi i mamy te duże problemy, to te dziecięce wydają się dużo mniejsze, ale z perspektywy dziecka to jest istny dramat. Więc fajnie, że to przywracasz w swoich powieściach. Czy są jeszcze jakieś pytania, bo zmierzamy już powoli do końca, więc tak patrzę uważnie na salę, to jeszcze zapytam na koniec, ponieważ kilka razy tutaj uprzejma pani pokazała nam okładkę Konkola, która chyba wszystkim się podoba. Chciałam zapytać, czyj to był pomysł, bo ja rozumiem, że zleca się projekt okładki graficzce, ale czy już jakoś wstępnie było powiedziane, że właśnie ona ma być wyhaftowana, czy ty tak chciałaś, czy to jakoś wyszło już w trakcie pracy? Nie, to był pomysł wydawnictwa i pomysł Ani Pol, która tę okładkę zaprojektowała, która razem ze swoją siostrą Ewą ją wyszyła, bo tak jak mówiłam, okładka jest, ta pierwsza okładka była w 100% ręcznie wykonana, jest nawet filmik w internecie, na którym jest pokazane, jak dziewczyny to robią, bo jest żadnego udawania tutaj nie ma. No i bardzo zależała na tej okładce Hani Grudzińskiej, mojej szefowej w marginesach, więc rzeczywiście taka fajna okładka się pojawiła. A ja miałam taki bardzo niewielki udział w tej okładce i jak pani będzie po raz trzeci tak uprzejma pokazać książkę, tylko otworzyć ją teraz. O, właśnie tutaj. Na tej zielonej wyklejce, ja nie wiem jak się to fachowo nazywa, ta część. Wyklejka. Wyklejka właśnie, tak, ta druga strona. No to jest na tej zielonej wyklejce. Jest ten sam haft, tylko że jest zdjęcie jakby lewej strony roboty. Jak ktoś z Państwa kiedyś haftował albo robił coś, no to wie, że ten haft z jednej strony jest taki ładniutki, właśnie równiutki, a z drugiej strony są te nitki. Zresztą na okładce też te nitki widać. Ja poprosiłam Anię, żeby ten ślad po nici, która jest pod spodem przeciągnięta, pod materiałem był widoczny, bo to jest prawda o tym, że to rzeczywiście zostało ręcznie wykonane, że to nie zrobił tego komputer, tylko zrobiła to ludzka ręka. I zależało mi na tym, żeby na tej wyklejce była ta odwrotna strona haftu, bo to jest trochę tak jak odwrotna strona opowieści, która właśnie z jednej strony jest idylliczna i słodka, tak jak ta okładka, taka makatkowa i przywołująca sielskie dzieciństwo, a z drugiej strony jest ta lewa strona roboty, która już jest niezbyt ładna, w której wychodzą różne supły i brudy i no i taka prosta myśl o tym, że życie ludzkie tak wygląda właśnie, narzuca mi się w sposób bardzo banalny na koniec. Że życie ludzkie, ale też trochę literatura, to znaczy my mamy tę okładkę i widzimy już gotowy, piękny efekt, no właśnie, i zachwycamy się podczas lektury, a zapominamy, że jest ta druga strona, czyli właśnie wszystkie sploty, miejsca, przy których trzeba się było napracować, albo które wyszły trochę inaczej niż miały wyjść. Także myślę, że miłym akcentem kończymy, zachęcając do lektury. Zośki Papużanki. Pojawiło się tu dużo tytułów dzisiaj, więc zachęcamy jutro do księgarni, ci, którzy jeszcze nie mają powieści. No a ja zachęcam, jeszcze dzisiaj wieczorem można wejść na wolne lektury i odpalić sobie Pan Parasol i przeczytać przed spaniem piękny tekst. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przemiłą rozmowę. Ja dziękuję bardzo.